and the Lakers going through their pregame routines. NBA on Monday night. It doesn't get any better than this. Thank you for joining us. Good game here. We'll get this road trip started confidently for the Lakers. Now let's check out our starters for the Los Angeles Lakers. Powell and Bynum filling up the middle. Mo Williams out there with Kobe and Novak. And from Minnesota, Michael Beasley and Kevin Love at the 4 and 5. Then there's Johnny Flynn, Vince Johnson. Witam wszystkich. Dziś postanowiłem wyłamać się z rutyny i zrobić komentarz po polsku. Dla tych, którzy nie znają polskiego, u dołu będą napisy z tłumaczeniem po angielsku. Muszę się przyznać, że dawno nie grałem w My Player Mode, ponieważ ostatnio skupiałem się na moim sezonie, w którym gram z Cleveland Cavaliers. I pewnie do momentu, kiedy skończę grać playoffy w drugim sezonie, nie będzie się pojawiać zbyt dużo filmików z My Player Mode. Ale obiecuję, że gdy tylko skończę playoffy, skoncentruję się bardziej na My Playerze, ponieważ w pierwszym sezonie nie udało mi się zdobyć mistrzostwa NBA. Zostaliśmy wyeliminowani przez New Orleans Hornets w pierwszej rundzie playoffów, więc zanim wyjdzie NBA 2K12, to będzie moim głównym celem. Pierścień mistrzowski musi być. Chciałem również poinformować, że przez najbliższych kilka dni wyjeżdżam na małą wycieczkę wakacyjną, więc przez jakiś tydzień, może troszkę więcej, nie będą się pojawiać nowe mecze dopiero po moim powrocie. Jest lato, więc trzeba korzystać. Postaram się jeszcze przed wyjazdem wrzucić jeden mecz z playoffów. Będzie to mecz numer 3 przeciwko Indiana Pacers. Jak widzicie, gramy przeciwko Minnesota Timberwolves. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności przez cały mecz krył mnie Johnny Flynn, czyli rozgrywający. Jest on o wiele niższy ode mnie, więc próbowałem wykorzystać to dla mojej przewagi, próbując brać go cały czas na plecy i tyłem do kosza przepychać go pod sam kosz. Tu świetna akcja and one. Zostałem faulowany i przy okazji trafiłem dodatkowy rzut osobisty. 3 minuty do końca, przegrywamy 2 punktami. Przechwyt w obronie i dostałem świetne podanie od Kobiego pod sam kosz i bardzo łatwe 2 punkty. Dwie minuty do końca, wciąż przegrywamy 2 punktami. Przeciwnicy zostawili mnie zupełnie niekrytego. Mo Williams podaje mi świetną piłkę i jesteśmy na prowadzeniu 1 punktem. Wayne Ellington zostaje zablokowany w obronie. Tutaj zastanawiałem się, czy by nie rzucić od razu, ale Johnny Flynn znowu mnie kryje, więc postanowiłem wykorzystać to ponownie jako swój atut. Prowadzimy 3 punktami, 30 sekund do końca. Michael Beasley pudłuje dość łatwy rzut. I teraz wystarczy trochę przytrzymać piłkę, nawet jeśli nie trafimy, przeciwnik będzie musiał rzucać za 3. Na szczęście Andrew Bynum zbiera piłkę i trafia drugi rzut osobisty. I tak kończy się mecz z Timberwolves. Wygrywamy 4 punktami. Całkiem niezły mecz. Zdobyłem 32 punkty. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten polski komentarz. Może jeszcze kiedyś spróbuję zrobić coś w tym stylu. Dziękuję za uwagę i zobaczymy się już niedługo. Do zobaczenia.